Od jakiegoś czasu otrzymuję od was wiadomości, abym zbadał temat zaginionego programu dla dzieci o nazwie Welcome Home, wokół którego w internecie ostatnio jest całkiem głośno ze sprawą ARG, wokół właśnie Welcome Home. Jak się okazuje, Welcome Home jest zaginionym programem dla dzieci z lat 70., który został zapomniany i zresztą, jak się okazuje, nie bez powodu. Ponieważ historia starego programu dla dzieci sprzed 50 lat skrywa sporo mrocznych tajemnic i ostatecznie może się okazać, że to zupełnie inna rzecz niż mogłoby się wydawać od początku. Przed wami Welcome Home, a dokładniej wyjaśnienie fabuły Welcome Home. Zatem cześć wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym zajmiemy się ARG Welcome Home. Gdybym miał zliczyć, ile razy przez ostatnie mniej więcej 2 tygodnie pisaliście mi na ten temat, to byłoby dość ciężko, ale spokojnie, oto pierwszy odcinek o Welcome Home. Pierwszy, ponieważ jeżeli wam się go spodoba, to będzie ich trochę więcej. Tak więc na dobry początek, jeżeli zaczniemy, zostawcie koniecznie suba, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem myślę, że pomalutku możemy już zaczynać. Gdybym miał opisać w najprostszy sposób, jak postrzegam Welcome Home, albo Welcome Home brzmi trochę lepiej, to szczerze mówiąc kojarzy mi się z taką trochę inną stroną typu ARG, o której nagrywałem 4 lata temu. I mówię tutaj mianowicie o lumando.com, to była właśnie strona tego typu, ona chyba nie jest już aktywna, ale nie jestem pewien. Gdzie po prostu przez klikanie w określone miejsca przechodzimy dalej i jak początkowo strona wygląda w cudzysłowie słodko i niewinnie, tak później pojawiają się jumpscary i już bardziej niepokojące tematy. Stron tego typu było znacznie więcej, ale myślę, że Lumando to jest taka najpopularniejsza z nich. A na przestrzeni ostatnich gdzieś 2 tygodni cały czas ludzie trąbią mi o następnej stronie tego typu, a mianowicie mowa tutaj o Welcome Home. No zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Jeżeli tak jak ja w dzieciństwie oglądaliście Ulicę Sezamkową, Elmo czy resztę tego pokroju bajeczek, i dodatkowo wiele lat później trochę kopaliście w temacie Don't Hack Me, I'm Scared, to myślę, że możecie całkiem mocno skumać, o co w tym wszystkim będzie chodzić. Tak więc ARG Welcome Home, czytaj Witaj w domu, będziemy musieli zbadać ze strony, która jest temu wszystkiemu poświęcona. Coś typu właśnie wspomniany wcześniej lumando.com. Dobra, tak więc wejdźmy w świat Welcome Home, a rozpoczniemy naszą przygodę od pierwszej strony, jaka wyświetla nam się po wejściu tutaj. Witaj w domu. Z podskokiem zostajesz wprowadzony do kolorowego, nieoczekiwanego świata. Witaj w domu. Wystarczy jeden spacer po okolicy, aby dowiedzieć się, że to najmilsze miejsce, jakie kiedykolwiek widziałeś. Obserwuj Woolly'ego, jego barwną gromadę przyjaznych sąsiadów, poznających tętniący życiem świat wokół nich i biorących udział w bezsensownej zabawie. Witamy na stronie Witaj w domu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą skromną stroną główną i dowiedzenia się więcej o przedstawieniu kukiełkowym, które zostało zapomniane. Dziękujemy za wizytę. Tak, jak widzicie, całkiem fajne rozpoczęcie, co nie? W każdym razie wszystkich dokładnych informacji na temat Welcome Home jako programu telewizyjnego dowiadujemy się z następnej strony, właśnie podpisanej jako Welcome Home. Chwalony przez krytyków i odnoszący sukcesy finansowe, Welcome Home zdominował sobotni poranek dzięki kolorowej obsadzie lalek, zabawnym i uzależniającym opowieściom oraz żywym scenografiom, jakich nie widziano wcześniej. Z pewnością spektakl dla widzów w każdym wieku. Welcome Home to amerykański program telewizyjny dla dzieci, stworzony i wyprodukowany przez The Playfellow Workshop, który był jedyną produkcją studia. Podobno jego pierwszy odcinek został wyemitowany 11 października 1969 roku i był emitowany na nieznanym kanale, aż do ostatniej szacowanej daty emisji w 1974 roku. Welcome Home skupiał się przede wszystkim na sąsiadach, mieszkańcach serialu, którym towarzyszyła mieszanka animowanych przerw i ilustrowanych fragmentów książek. Samo miejsce akcji było kolorowym i przesadnie zaprojektowanym miastem o nazwie Dom, z unikalnymi elementami, takimi jak poczta i bodega, a także żyjącymi w nim jaskrawo ubarwionymi stworzeniami. Odcinki zwykle zaczynały się od tego, że Wally przedstawiał główny temat na dany dzień, zanim spotkał inne postacie, które dołączyły do niego w jego eskapadach do końca dnia, co oznaczało koniec serialu. Wszystkie postacie miały godne uwagi, powtarzające się segmenty, które pojawiały się przez cały czas trwania serialu. Takie jak Eddie Deer, tworzący sztukę i rzemiosło. Soli Star... Jakie oni mają dziwne imiona? Soli Starlet, występująca w sztukach, lub Wally Darling, malujący obraz z pomocą innych członków obsady. Widz był często traktowany jak dodatkowy sąsiad, a Wally regularnie z nim rozmawiał. Widzę, że łamanie czwartej ściany. Nice.
Poniżej znajduje się prawdopodobnie wycinek z gazety, gdzie znajduje się wzmianka o Welcome Home i generalnie serial ten jest opisany w praktycznie taki sam sposób jak powyżej. W każdym razie pojawienie się tego obrazka dodaje nam pewnego kontekstu. Znajduje się tutaj także kilka innych ilustracji. W każdym razie spośród wszystkich ilustracji ta jedna dość mocno mnie urzeka. On tu jest. Tu jest on. Dobra, ciężko było pokazać wszystko, ponieważ sama galeria jest olbrzymia, ale i tak co nieco zobaczyliście. Uważa się, że Welcome Home istniał przez dalsze 4 lata, zanim nastąpiło nagle wycofanie się z telewizji w 1974 roku i całkowita cisza ze strony firmy rozrywkowej The Playfellow Workshop. Sukces Welcome Home wydawał się być osadzony w kamieniu pośród innych programów telewizyjnych ze względu na kunszt wizualny, wciągające historie i niezwykłe lalki i żywe postacie. Jednak cały materiał filmowy został prawdopodobnie utracony, w tym rzekome towary, reklamy, płyty winylowe i ilustrowane książki przedstawione w odcinkach. Jednak to, co zostało ujawnione, skłoniło nas do odkrycia tego miejsca pobytu. I to prowadzi nas do następnej podstrony, to chyba będzie dobre określenie, która to przedstawi nam wątek odnalezienia co niektórych elementów tego starego show. Tak więc ponownie zamieniam się w lektora i jedziemy z tym gównem. Nie gówno. Projektant renowacji Welcome Home to zespół anonimowych osób zajmujących się kompilacją, przywracaniem i archiwizacją tego, co zostało odkryte, nielicznych pozostałości po Welcome Home. To dzięki tym wspólnym wysiłkom obudziliśmy pamięć o tym utraconym kawałku mediów. Staramy się stworzyć przyjazną i otwartą społeczność przyjaciół, rodziny i fanów, tak jak barwni i osobliwi sąsiedzi z naszego ukochanego domu. Miłość jest wyraźna w przekazach Wally'ego Darlinga i jest dla niego tak samo znakiem rozpoznawczym jak charyzmatyczny uśmiech, radosne usposobienie i chęć zrozumienia otaczającego go świata. My również mamy nadzieję rozprzestrzeniać to uczucie wiecznej radości. Tak naprawdę myślę, że czytanie całego faku trochę mija się z celem, wobec tego przytoczę tylko te najciekawsze fragmenty, a zacznijmy od tego. Jak rozpoczęliście badania nad Welcome Home? Szczerze mówiąc, wciągnęliśmy się niespodziewanie. Wszystkie informacje znalezione na tej stronie pochodzą z dokumentów odkrytych w kolorowych kopertach. Jesteśmy wdzięczni za to, że jako pierwsi rozpoczęliśmy tę podróż. Cała reszta faku to odpowiedzi na całkiem nieznaczące pytania. Streszczając to wszystko w najbardziej przystępny sposób. Mamy tutaj do czynienia z zespołem, który zajmuje się odkopywaniem starego programu dla dzieci o nazwie Welcome Home. Zespół otrzymuje pewne poszlaki i znaleziska związane z tą serią, a później sobie działają, a ponadto autor strony uznał, że jego ulubionym sąsiadem jest bez wątpienia Wally. No, kto by się spodziewał? Tutaj mamy chociażby wgląd w oryginalny rysunek, który otrzymał zespół, a tutaj został on odrestaurowany i teraz wygląda tak. Szczerze to dość ostro bym powiedział. Tak czy siak, cała reszta tej strony to po prostu takie gadanie o niczym. Tak więc skoro podstawy fabuły Welcome Home mamy już za sobą, przejdźmy do tej następnej rzeczy, czyli do opisu postaci, które występowały w oryginalnym show Welcome Home. I zrobimy to teraz. Dom jest tam, gdzie serce, a mieszkańcy Welcome Home są sercem dzielnicy. Nawet jeśli tam nie mieszkasz, nadal jesteś jednym z jego najważniejszych mieszkańców, ale nie martw się, z pomocą tej barwnej grupy sąsiadów w mgnieniu oka poczujesz się jak w domu. I nim przejdziemy dalej do analizy całej dzielnicy, którą właśnie macie szansę zobaczyć, muszę pokazać wam pewien sekret, który znajduje się w przytoczonym przed chwilą tekście. Mianowicie słowo you, czyli ty, jest w rzeczywistości swoistym odnośnikiem, a kiedy w nie klikniemy, przejdziemy do następnej strony, która mówi nam, że Wally jest naszym najlepszym przyjacielem. Tak jest i to była naprawdę gigantyczna tajemnica, ale spokojnie, trochę większe będą za chwilę. Tak więc otrzymujemy wgląd w całe sąsiedztwo. Tak więc pocieśnijmy sobie od samej góry, czyli od tego domku, który jest zamieszkany przez Julie. Niewątpliwie najradośniejsza sąsiadka, jaką można by poprosić. Julie Joyful jest najszczęśliwszym mieszkańcem Welcome Home. Pośród takiej tęczy kolorów sąsiadów to naprawdę coś mówi. Wesoła, niemądra i zawsze gotowa do zabawy z przyjaciółmi, Welcome Home nigdy nie ma nudnego dnia, kiedy jest w pobliżu. Jest najlepszym przyjaciółką Franka. Filfi Franka, no dobra, może nie.
Według odkrytych skryptów, Julie była tęczowym potworem, o którym mówiono, że pochodzi z głębi lasu otaczającego obrzeża domu. Mieszkała z rodziną w jaskini, ale szukała własnego życia i wyprowadziła się. Wiele jej skeczy i zajęć koncentrowało się wokół grania w gry, niezależnie od tego, czy były one tak znajome jak skakanka i gra w klasy, czy po prostu wymyślone dla kaprysu. Często była przedstawiona z Frankiem w filmie komediowym, na towarach i reklamach oraz piosence The Fun Is Your Frown. Ostatnie dowody ujawniły, że rodzina Julie składała się z trojga rodzeństwa, które również było tęczowymi potworami, ale z bardzo różnymi paletami kolorów. Nazywały się Bea, Franny i Jonesy, ale wydaje się, że nie mieszkały razem z nią w domu. Nie zabrakło także motywu kwiatkowego. Można to zobaczyć na przykładzie samej Julie, wyglądającej z góry jak otwarty kwiat i ilustracji, które pokazują ją, jak rozmawia z kwiatami, aby rozkwitły. Skoro już o Franku mowa, to na lewo mamy domek należący do Franka. I on naprawdę wygląda jak Filthy Frank, na ci powiecie. Prawdopodobnie najmądrzejszy sąsiad w Welcome Home. Frank Frankli jest molem książkowym, który zna się na motylach. Mimo że jest najbardziej zrzętliwym i najszarszym z tej kolorowej kawalkady sąsiadów, dobrze jest mieć kogoś tak zorganizowanego i rzeczowego w tym gronie. W końcu lubi być szczery, nawet jeśli oznacza to bycie Frankiem. Cokolwiek to znaczy. Jest najlepszym przyjacielem Julie. Frank nie ma żadnych znanych informacji dotyczących swojego pochodzenia przed przeprowadzką do domu, w porównaniu z innymi. Jednak nadal istnieją godne uwagi atrybuty, które zostały odkryte. Frank był często przedstawiany z książką lub siatką na motyle, ponieważ najwyraźniej skupiał się na motylach. Był także źródłem informacji dla innych sąsiadów, gdy potrzebna była odpowiedź na pytanie, jak zauważono w starych scenariuszach. Ale często było to dyskredytowane ze względu na efekt komediowy. Frank był partnerem Julie, jako hetero w różnych skeczach, gadżetach i reklamach, a także w piosence The Fun in Your Frown. W samym przedstawieniu kukiełka pojawiało się z grymasem na twarzy, ale w materiale ilustrowanym Frank często miał bardziej złożone wyrazy twarzy. Nie udało się odkryć żadnych prac koncepcyjnych związanych z marionetką Franka, ale istnieją dowody, które ujawniały, że jego głowę można było w pełni obrócić. Następną postacią jest Barnaby. Ziomek wygląda trochę jak Buka, ale to jest takie moje głupie skojarzenie i lepiej się go nie trzymajcie. Głupkowaty włóczęga z zamiłowaniem do żartów. Barnaby B. Beagle jest najzabawniejszym sąsiadem Welcome Home. Zawsze gotowy na żart, a nawet głupią obserwację. Ten duży niebieski Beagle zawsze wie, jak się bawić, ku przerażeniu niektórych bardziej zrzędliwych mieszkańców. Barnaby B. Beagle był mieszkającym tam żartownisiem, który porzucił życie na farmie, aby przenieść się do domu, o którym żartował jako o wielkim mieście. W ilustrowanych książkach odnotowano, że był osieroconym szczeniakiem, który został adoptowany przez kurczaka, który przeszedł przez ulicę, co okazało się motywacją do zostania artystą estradowym. Podobne źródła zauważyły, że Barnaby był w stanie wykonać szereg sztuczek, takich jak żonglerka, balansowanie na piłce i utrzymywanie różnych przedmiotów na czubku nosa. Wally był często przedstawiany obok niego, a ilustrowane strony odnotowały, że wielokrotnie byli najlepszymi przyjaciółmi. Przykłady obejmowały skecze, w których Wally zazwyczaj malował Barnabiego, w głupich pozach lub w których Wally musiał nauczyć się czegoś nowego. Następny domek jest zamieszkany przez Howdy'ego. Howdy Pillar jest najbardziej przyjaznym i najszczęśliwszym sklepikarzem Welcome Home. Ta kolorowa gąsienica zna swój sklep jak własną kieszeń, co jest imponujące, biorąc pod uwagę, ile ma rąk. Charyzmatyczny, bystry i niezwykle wesoły, Howdy zawsze wydaje się mieć wszystko, czego potrzebują jego sąsiedzi, za cenę nie do pobicia. Następny domek zamieszkuje Eddie. Niezawodny, miły i zawsze zdeterminowany. Eddie Deer jest najlepszym listonoszem, jakiego Welcome Home kiedykolwiek miało, choć jedynym. Pomimo tego, że jest trochę niezdarny i zapominalski, Eddie kocha swoją pracę i zawsze udaje mu się dostarczyć pocztę każdemu zgodnie z harmonogramem. Następna jest Poppy. Prawdopodobnie najbardziej szalona, oszołomiona i pierzasta sąsiadka w Welcome Home. Poppy Partridge jest, że tak powiem, rezydentem od skręconego dzioba po spalone słońcem pióra. Zawsze myśli o najgorszym wyniku przyjemnej sytuacji. Z drugiej strony, nigdy nie zaszkodzi mieć sąsiada z plastrem pod ręką. Następny domek zamieszkuje Sally, najbardziej hałaśliwa mieszkanka Welcome Home. Sally Starlet wyróżnia się spośród innych, jest petardą, która jest gotowa puścić wozom fantazji w imię nowej przygody, choć od czasu do czasu kosztem bardziej ostrożnych sąsiadów. Na szczęście ma głowę na karku i być może można nawet powiedzieć pogodne usposobienie.
A środkowy domek, który patrzy się na nas w każdej chwili, jest zamieszkany przez główną postać dla serialu, czyli przez nikogo innego jak Wally'ego. Wally, darling, jest najbardziej przyjaznym sąsiadem w Welcome Home, być może nawet najlepszym malarzem, z takim uśmiechem, jak jego trudno się nie zgodzić. Zawsze chętny do zawierania nowych znajomości i oprowadzania ich po okolicy. Wally chętnie wyciąga pomocną dłoń, ale to już wiedziałeś, prawda? Wally jest najbardziej znaną postacią w Welcome Home, ponieważ często jest przedmiotem sprzedaży towarów, reklam i jest obecny w każdym odcinku i książce. Jego segmenty koncentrowały się na rysowaniu i malowaniu z widzami. No i to była ta jasna strona Welcome Home. No i okej, zasadniczo w tym momencie tą pierwszą warstwę fabuły Welcome Home mamy już za sobą, a żeby dostać się do tej drugiej, tej ukrytej, musimy skorzystać z pewnej istotnej funkcji w naszym komputerze. Mianowicie, jeżeli jesteśmy na jakiejkolwiek zakładce na stronie Welcome Home, wystarczy, że kilkukrotnie będziemy wciskać tab, czytaj tabulator. I dzięki temu dowiemy się, które obszary są interaktywne i które doprowadzą nas do następnej strony. I tak jest, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest Welcome Home, to jest ARG, tu będzie od groma takich rzeczy. Tak więc zacznijmy. I tak jest, You, to nie jest jedyna tajemnica, jaką ta strona ukrywa. Czy na początku tego filmu wspomniałem, że całe Welcome Home jest całkiem podobne do lumando.com. A co więcej, całość to przecież ARG, Alternative Reality Game, więc musi być tutaj coś niepokojącego. I oj tak, jest. I na tych stronach znajduje się znacznie więcej poukrywanych rzeczy, poukrywanych odnośników i podstron, niżeli You, czy coś. Otóż na przykład tutaj mamy domek Wally'ego. Jeżeli klikniemy trochę poniżej niego, wyświetli nam się taka strona. I tak jest, to już jest totalnie niepokojące. Zatem, co my tutaj tak naprawdę widzimy? Na poprzedniej stronie domek Wally'ego ma oczy i rozgląda się naokoło. A tutaj myślę, że widzimy wnętrze tego domu i kogoś uwięzionego w środku. Jakiegoś chłopca? A chłopiec ten wygląda bardzo podobnie do Wally'ego z kreskówki, czy tam ogólnie z Welcome Home. Póki co nie wiemy zbyt wiele, nie mamy tego potrzebnego kontekstu, który wyjawiłby nam całą prawdę. Aczkolwiek to jest dokładnie ten moment, kiedy zacząłem węszyć i poszukiwać kolejnych poszlak na stronie Welcome Home i oto co znalazłem. Problem był natomiast taki, że gdzie nie kliknąłem i gdzie nie wszedłem, gdzie nie wcisnąłem tabu, to za bardzo nigdzie mnie to nie prowadziło. Otóż to była najtrudniejsza część i ciężko było cokolwiek znaleźć, a nie chciałem posiłkować się tym, co ktoś inny zrobił przede mną, aczkolwiek prędzej czy później musiałem to zrobić. Aczkolwiek to jeszcze nie był ten moment. Tak więc po dłuższych poszukiwaniach ukrytych odnośników, a także zaznaczania całego tekstu na każdej stronie, aby odnaleźć każde ukryte słowo albo cokolwiek, co doprowadziłoby mnie dalej, w końcu udało się. Ukryty napis, ale to boli, który widzimy tylko i wyłącznie po jego zaznaczeniu. Niewiele dalej. Czy to boli? Gdy spakowałem list, poczułem to. Usłyszałem to. Otwarty, otwarty, otwarty. Chcę to z siebie wyrzucić, mam zamiar to wydobyć. Numery są bardzo trudne do przeczytania, czasami nie mogę ich zobaczyć. Aczkolwiek to dopiero wierzchołek tego, co udało mi się znaleźć. Otóż na stronie znajduje się coś takiego jak guestbook. Jest to takie miejsce, gdzie każdy z nas może się podpisać i wysłać swoją wiadomość, tak jak ja. I mamy wgląd do wszystkich takich wiadomości. I tak jest, jest ich od groma, dosłownie pierdylion jest tych stron. Aczkolwiek, jeżeli zejdziemy na sam dół, czyli do głębokiej strony ósmej, odnajdziemy kilka prostych słów od Wally'ego do nas. Szukasz mnie, głupek, głupek, nie odpisuj. W każdym razie to wszystko absolutnie cały czas nie jest wystarczające. A jeżeli faktycznie chcemy odnaleźć jakąkolwiek odpowiedź na którekolwiek z naszych pytań, musimy przejść do linku. Jak widzicie, jest on trochę dziwny. Jeżeli usuniemy ten ciąg liter na końcu, dostaniemy się na witrynę clownillustration.com. I wówczas, kiedy tutaj wejdziemy, ku naszemu zdziwieniu, pojawi się Wally. Pacynka Wally'ego. Najprawdziwsza. W każdym razie, czym jest ta strona i o co tutaj tak właściwie chodzi? Tak więc sprawdźmy. I po kliknięciu w About, dostajemy się na kolejną podstronę związaną z Welcome Home, która zdradza już trochę więcej. Tak więc pozwólcie, że przytoczę wam wszystkie najważniejsze informacje z tej strony. Hej, jestem Clown.
Pozwól, że opowiem Ci o moim projekcie Welcome Home. Welcome Home to horror, który koncentruje się na rozwikłaniu tajemnicy otaczającej łochany program telewizyjny dla dzieci z lat 70. Będziesz towarzyszyć kolorowej kawalkadzie marionetek, gdy ich ukochana okolica zaczyna się przekrzywiać i zniekształcać w koszmarne wspomnienie, które ledwo można sobie przypomnieć. Dzięki ilustrowanym książkom, nagraniom i wielu starym towarom odkryjesz, co kryje się w tym kolorowym domu, pod pięknymi dywanami, za wspaniałą tapetą i głęboko w oddychających szczelinach. Na szczęście masz kogoś, kto dotrzyma cię towarzystwa i podtrzyma cię za rękę, gdy idziesz dawno zapomnianą ścieżką. Następnie otrzymujemy wgląd do kolejnej galerii z obrazkami i naprawdę jest grubo, ponieważ każde kolejne obrazki pokazują kolejne postaci, które pojawiły się w oryginalnym Welcome Home. Haczyk natomiast jest taki, że tutaj widzimy wszystkich w ich prawdziwych formach, dużo bardziej demonicznych i prawdziwych. Mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment, przez który Welcome Home zaprzestało nadawanie. Dobranoc. Powiem wam szczerze, że to, co przed chwilą zobaczyłem, naprawdę jest mocne. W każdym razie zagłębiajmy się dalej w to, co strona ma nam do zaoferowania. Dom to miejsce z czterema ścianami i podłogą, sufitem powyżej i pięknymi drzwiami wejściowymi. Jest łóżko, w którym możesz bezpiecznie ukołysać się w nocy i okna, aby wpuścić poranne światło słoneczne. Twój dom jest lustrem tego, kim jesteś, odbicie, które mówi ci, żebyś nigdy nie oddalał się za daleko. Ostrzeżenie. Welcome Home to historia skupiona wokół grupy przyjaznych twarzy, których słoneczne dni zmieniają się w coś niewytłumaczalnego. Powiedziawszy to, ważne jest, aby stwierdzić, że jest to horror psychologiczny, który dotyka kilku tematów, które mogą wymagać wcześniejszego ostrzeżenia, zwłaszcza podczas tego tworzenia. Dalej autor bardziej opowiada o sobie i dziękuję nam za zapoznanie się z jego projektem. Jeżeli myślicie, że to jest absolutny koniec historii Welcome Home, to absolutnie nie. Cała ta fabuła ma do zaoferowania znacznie więcej i nie sposób tego wszystkiego upchać w jednym filmie, tym bardziej kiedy wszystkim interesuje się dopiero od kilku dni. Aczkolwiek jeszcze nim zakończymy ten materiał, skupmy się jeszcze na postaci Wally'ego. Wally'ego czy Wally'ego? Wally'ego. I podsumujmy wszystko to, czego dowiedzieliśmy się na jego temat przez cały ten odcinek i powiedzmy wprost, o co z nim chodzi i co się z nim dzieje. I tutaj zaczyna się robić naprawdę grubo. Cofnijmy się na moment do tego momentu, kiedy opisywałem wam każdą z postaci, czytając ich opisy. Tak, to jest bardzo logiczne zdanie. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale każda pojedyncza postać, z wyjątkiem Wally'ego, jest opisywana w czasie przeszłym. Spójrzcie chociażby na to. Frank był często widziany z książką lub z motylem. Barnaby był najśmieszniejszym mieszkańcem. Eddie był listonoszem. Natomiast Wally jest najbardziej znaną postacią w Welcome Home. Dlaczego każdy inny sąsiad jest opisywany w czasie przeszłym, a tylko i wyłącznie Wally w teraźniejszym? Dlaczego przez cały czas, kiedy obcujemy z Welcome Home, tak naprawdę mamy do czynienia tylko i wyłącznie z Wally'm, a każda inna postać jest jakby nieobecna? Czemu ich tu nie ma? I dlaczego Wally jest w tym domu sam? Czemu jest tam zamknięty? Bez nikogo. I czemu tylko on do nas mówi? I nikt inny. Myślę, i zresztą nie tylko ja, że wszystko to, co jest związane z Wally'm, mówi nam tylko jedną rzecz. Wally jest sam. Wally jest samotny. Wally nie chce być samotny, ale jest. Jego przyjaciół, jego sąsiadów już z nim nie ma. Zniknęli. Nie wiem, czy zginęli, czy umarli. Co się z nimi stało? Czy zaginęli? To jeszcze nie jest ten stopień zagumienia się w fabułę, aby udzielić jasnej odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie stało się coś, przez co Wally jest sam. Przez co jest uwięziony w domu, a jednocześnie na stronie. I chce zakolegować się z tobą. You. On jest twoim najlepszym przyjacielem. Nie Barnabiego. Już nie. Jest twoim najlepszym przyjacielem. I jednocześnie Wally jest tu sam. Zamknięty. Tutaj stało się coś złego. Kiedyś wszyscy mieli sielankowe życie jako sąsiedzi, ale później stało się coś złego. I to doprowadziło nas do takiego stanu, jaki widzimy, kiedy zagłębiamy się w Welcome Home. Póki co ciężko mi wykminić cokolwiek, co działoby się tutaj dalej. I od tego będą kolejne odcinki. Jeżeli będziecie chcieli je obejrzeć, napiszcie o tym w komentarzu. Póki co jestem naprawdę mile zaskoczony tym, co przed chwilą zobaczyłem. Myślę, że Welcome Home to jest absolutnie najlepsze RG, jakie widziałem. Być może od Andy's Apple Farm, o ile można to określić jeszcze mianem RG. Dokrumsy były spoko, ale nie miały tej tajemnicy w sobie. No i niestety w tym odcinku Welcome Home to byłoby już na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej filmów,
w których będziemy rozwiązywać kolejne tajemnice tego świata, to napiszcie o tym w komentarzu na dole. Powiedzmy, że jeżeli ten film dobije 4000 kciuków w górę, to następny odcinek o Welcome Home pojawi się już wkrótce, więc myślę, że może być całkiem fajnie. Tymczasem jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, stawcie suba, także kciuka w raportnym filmie, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka. Tymczasem będę spadał, trzymajcie się, siemano, cześć!